Inwestor zdecydował się na pompę ciepła DHP premium 12 kW typu Monoblock. Jest to pompa stworzona na polskie warunki klimatyczne. W jednostce zewnętrznej pompy ciepła DHP premium firmy Defro zastosowano czynnik R290 typu Propan. Pozwala to na uzyskanie wysokiej efektywności COP, co za tym idzie. Temperatura zasilania może osiągnąć nawet 65 stopni. Przy montażu jednostki zewnętrznej należy pamiętać o zachowaniu odległości montażowych zawartych w instrukcji obsługi. Pamiętaj o zastosowaniu zaworów przeciwzamarzaniowych oraz odpowiednich izolacji rur zewnętrznych. Pompa ciepła, na którą zdecydował się inwestor, jest wyposażona w hydromoduł HF. Urządzenie obsługuje dwa obiegi grzewcze: pierwszy bezpośredni, a drugi za pomocą zaworu mieszającego. Prosty i czytelny panel sterujący umożliwia szybki dostęp do przeglądu parametrów pracy pompy. Filtr magnetyczny zbiera wszystkie zanieczyszczenia występujące w układzie, zapobiegając ich kumulacji w jego wnętrzu, w tym samym zapobiega zużyciu i uszkodzeniu pozostałych elementów, w szczególności pompy cyrkulacyjnej oraz wymiennika ciepła. Dzięki Darmowej aplikacji jestem w stanie kontrolować i zmieniać parametry pracy pompy w każdym miejscu na świecie.